Was, kochani, do filmiku, w którym podsumujemy luty, bo właśnie się skończył, więc trzeba go podsumować. Pierwsza kategoria to rzeczy, a w tej kategorii mam wspaniałą płytę wspaniałej wokalistki, którą pewnie znacie z wielu wspaniałych piosenek, czyli Sia i This is Acting. Ta płyta jest wow, bo po prostu ma tyle takich wspaniałych piosenek, że nie mam co powiedzieć, po prostu spodobały mi się piosenki Sia i musiałam kupić, więc mam płytę. I ona jest ulubieńcem miesiąca lutego. Kolejna runda to wydarzenia. Najpierw oczywiście koncert Alvaro Solero w Poznaniu, na którym byłam z moją mamą, o którym dowiecie się w poprzednim filmiku z Poznania. I oto wydarzeniem to były moje urodziny, czyli jestem już 19-latką! Też zabraknąć, jak to niedługo matura, studniówki. A oto moje zdjęcie ze studniówki, która mi się bardzo podobała, więc jestem bardzo zadowolona z tej studniówki. Ostatnim wydarzeniem w tej kategorii jest wielkie czytanie fragmentów powieści, tym razem był fragment Mistrza i Małgorzaty i czytał Witold Zborowski. I oto zdjęcie. Do ostatniej kategorii, czyli piosenki. Pierwszą piosenką jest piosenka Ariany Grande Everyday, która mi się tak spodobała, że musiałam, że ją słuchałam prawie cały miesiąc. To Baby Rex, I Got You. Kojarzycie taki zespół Little Mix? One stworzyły piosenkę Touch i ona jest właśnie w ulubieńcach miesiąca. Piosenką jest piosenka Sabriny Carpenter, która jest w serialu Disney Channel i piosenka jest Humps. Za obejrzenie tego filmiku. Jeśli Wam się spodobał, to łapki w górę, obserwujcie mój kanał, moje media społecznościowe, które macie w opisie i do zobaczenia wkrótce, pa!